maju na ulicach jest sporo dzieci, ale takich ubranych na biało, dziewczynki, chłopcy, takie czy inne sukieneczki, wszystko jest piękne, zachwyceni rodzice, uśmiechnięci często, dbający o tę zewnętrzność niezwykle. Jedna z pań mówi, po takiej uroczystości, kiedy wszyscy poszli, rozpłakało się dziecko. Przytuliła tę córeczkę i mówi, że przecież tak było pięknie. A ona mówi, mamusiu, przyjąłem dzisiaj Jezusa. I to były łzy radości. I mama mówi, ściągnęła mnie na ziemię. Ja jej mówiłem o prezentach, o tym, że byli goście, że było pięknie. A ona mówi, Jezusa przyjęłam. A może patrząc na te dzieci, trzeba by zapytać o pierwszą komunię. Albo w ogóle o komunię. Może by zapytać u Jezusa, jak się nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa. Nie chodzi o infantylizm, o niedojrzałość dziecięcą, o prostotę serca, o to piękno. Przyjęłam Jezusa. Może warto by było zapytać o to, o tego, który przychodzi. W pierwszym opisie Wieczernika jest przepięknie pokazana miłość Jezusa. Ukochał wszystkich i każdego z osobna, pochylił się, umył nogi, zostawił nam zasadę istnienia, wzajemnej życzliwości. To jest Eucharystia. A potem kończy tak biblijnie, pewnie trzeba powiedzieć. Wytrwajcie w tej mojej miłości. Może o tę miłość w maju, patrząc na piękne dzieci, może o tę miłość warto zapytać. O miłość do Jezusa. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łaskawa, miłość jest największa, miłość nadaje sens. Miłość jest niepojęta, miłość nie zazdrości, miłość wszystko przetrzyma, miłość największa jest.